No już dzięki moje, już zobaczcie, co się tu dzieje. Ostatnio mi YouTube skasował, powiedział, że źle traktuję zwierzęta, że się nimi znęczam, więc tak się za nimi znęczam. Oj, 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 to się znęcza. Co ty się moje? Działaj to. Co ty się moje ściura się tak kocham? Moje ściura się tak kocham. Moje duszyczki. A kto mnie tam tak zaciepia? A kto mnie tam tak zaciepia? No chodź tu. Kto mnie tak zaciepia? Zostaw ci telefonik. Zostaw telefonik. Chodź tu do mnie, chodź tu, dzień dobry. Jakie buziaki dostaje, cześć. A ja te takie buziaki. Ojej, jak kocha pana, jak kocha. Ja to tak. Ojejku, i tak mi błogosławi nawet, tak? Lubią strasznie moją bliznę, o tą. Jak byłem dzieckiem, to przypieprzyłem. Tak ostro, słuchajcie, byłem dzieckiem, bowiem się z psem i było mi szkoda nadepnąć psa, więc nacisnąłem, bo biegłem i stanąłem na piłkę, piłka mi spod nóg uciekła i przypieczyłem w kant i tu sobie głowę rozcięłem, miałem taką dziurę, centralnie krew buchnęła, zatkałem sobie papierem toaletowym, poszedłem, bo akurat krochmal ciotka robiła, wymyłem sobie krochmalem, podchodzę do cioci, mówię, ciocia, mam tutaj dziurkę, ona mówi, no to odetkaj papier, jak odetknę, bo to ta krew, buf. I one strasznie to lubią, bo tu mam plamkę, którą zawsze mama całuje. Mówi, że to jest takie jej miejsce, bo to będzie dla mojej przyszłej żony, dla mojej kochanej Niki. A tutaj mama mi zawsze całowała, a one sobie to upodobały i zawsze mnie całują w to. Cześć! No chodźcie, bo opowiadam o was. No chodźcie tu. Dzieciaczki. Mają kalafiory na uszach, jak zawodnicy, pokażę wam. Pokaż, pokaż, mój skorbusie. Ta ma czerwone i czarne oko, o taki, taki brzydalek. I tu ma kalafiorka. Kto tak się tłukł? To tak się tłuk? Co? Co tak się tłuk? Co mi tutaj zaciepia? Co mnie tutaj tak lizie? O jako, jejku, uważaj, nie możesz mnie za bardzo całować, bo mi zbanują kanał. No, zbanują mi kanał, powiedzą, że się znęcam nad tobą. A to jest Lea. Taki łobuziaczek i też ma kalafiorkę, zobaczcie. Co to za ściurek? A co to za ściurek mój? Co to za brzydon? Musimy uważać. Jeszcze jest dzidzia. I Anabelka, Anabelka sobie śpi jak zawsze, ona lubi spać, bo to jest taki nie dambo, tylko normalny szczurek, o tam. To co tutaj widzicie, to jest poduszka, bo sobie stwierdziły w hotelu, że nie chcą mieć siana, tylko chcą mieć miękko i sobie wciągnęły do poduszkę. Ja rano patrzę, że mam połowę mojej poduszki, zapłaciłem za poduszkę i tyle. Gdzie tam słodziaki, byłem dzisiaj u weterynarza, muszę im dać, bo troszeczkę mi kichają. O, akurat mi dały znać, że woda się skończyła. Bo zawsze rzucają albo przekręcają, jak woda się kończy. Takie są, jak to się mówi, głupie szczurki moje. Głupie? Nie, moje piękności. Wiecie, że szczur ma inteligencję 7-letniego dziecka? I uczucia, emocje. I kocha, i kocha, i kocha. Potrafi kochać, nie? To są moje szczury. No co się tyłem odwracasz, no? Fame łap. Łap fame. No łap fame. No odwróć się, jak kruszwil, no. Idź poproś o suby. No idź tam o suby. No idź tam po suby, no. W ogóle nie chcę ze mną współpracować, no. O, a tu mamy to zło. Złoto, znaczy chciałem powiedzieć. A powiedziałem to zło? Przejęzyczenie. Łysa pała. A kto nam pomoże, jak Ruskie nas napadną przypadkowo? Nawet wis nam nie chcą znieść, aby nam pomogli, kurwa, tak. Ten, kurde, opalony by nam pomógł na pewno. Ile się zakładamy, że nam by nikt nie pomógł, jakby tutaj najpierw na Ukrainę, a później do Polski by wjechali? Przypadkowo jestem w miejscowości, gdzie Polska zdobyła na 5 dni niepodległość w 1848. Przypadkowo na 5 dni, 5 wspaniałych i przypadkowo później chyba 8 żołnierzy ruszyło na szwadrony śmierci. Polacy, my to mamy zdrowo najebane w głowie. Nie? Nieważne, czy kurwa ich jest setka. My z szablami na czołgi ruszyliśmy. A to jest dzidzia. Co to jest dzidzia? A kto tu wychodzi? Kto tu wychodzi? Pokaż się. No co to? No co to? Dzidzia nie lubi kamer. Zawsze się chowa, bo ona nie lubi fejmu. I co, ja jestem pojebany? O, wystraszyły się. Co to jest za strachy? Co to jest za strachy moje? No. A to wszystko gra aktorska, drogi YouTubie. Po prostu Cię kocham, kocham Cię, bo banujesz mi kanały praktycznie cały czas, 2 grudnia, jak mi się uda, ruszę ze swoim kanałem starym,
bo mi za Polaka, za Polańskiego zablokowałeś Zakopa 23 i przypadkowo Hitler 23 sierpnia podpisał, że najadą na Polskę i przypadkowo liczba 23, piątek on się chyba nazywał, a w czwartek strzelił gola dla Portugalii. Przypadek, i to ja jestem pierdolnięty. WG. I to dzisiaj przed tobą jechał samochód. Pan GW 444. Bu! Oj, kurwa, co, wystraszyłeś? Reset głowy. Pozdrawiam.